W ramach projektu Bankomania chcemy rozmawiać na temat świata biznesu i finansów w sposób przystępny i pomocny dla tych, którzy planują założenie własnej firmy. Dzisiaj na tapet bierzemy startupy. Czym one są? Czy każda nowa firma może być tak nazwana? No i dlaczego właśnie ta forma działalności jest aktualnie tak popularna? A może startupy tracą już na znaczeniu? O tym porozmawiamy dzisiaj z Konradem Latkowskim, który o świecie startupów wie wszystko. Cześć Konrad. Witam. Widzę, że rozbawiło Cię ostatnie zdecydowanie. Zdanie. Zdecydowanie. Nie wiem, czy ktoś jest w Polsce, kto wie wszystko. Okej. Okay, nie to wiem, jest... czy w ogóle, czy na świecie jest ktoś, kto wie wszystko. Ale to znaczy, że cały czas możemy się rozwijać, że cały czas możemy wiedzieć więcej. Przede wszystkim musielibyśmy pewnie zacząć od definicji słowa startup, żeby potem określić, czy jest ktoś, kto wie o tym wszystko. Zaskoczę Cię. Jest to na mojej liście pytań do Ciebie. To dobrze, ale jakby dalej będę się upierał, że niezależnie od tego, jaką definicję przyjmiemy, pewnie nie ma nikogo, kto wie wszystko. Jest to bardzo dynamicznie zmieniający się rynek. Pomimo tego, że zasady są pewnie te same, to pewne obszary, czy to marketingu, czy HR-u, cały czas się zmieniają z uwagi na sytuację w Polsce, na świecie i w ogóle wszędzie. Słuchając tego, co mówisz, zakładam, że usłyszę wiele ciekawych rzeczy, których się nie spodziewałam, planując tą rozmowę. Ale może zanim, przygotowując się do naszej rozmowy, weszłam na Twojego LinkedIna i muszę przyznać, że bez ściągawki chyba bym nie była w stanie zapamiętać tego wszystkiego, czym się zajmowałeś, bo widziałam tam stanowiska takie jak founder, jak członek zarządu, czy nawet oficer uśmiechu. I jak Ty opisałbyś swoją ścieżkę? Pisałbym ścieżkę, że miałem bardzo dużo szczęścia do osób, które dały mi dużo wolności od początku, kiedy pracowałem. Z kogoś, kto uważał siebie za dziennikarza wtedy, w tamtym czasie przynajmniej, udało mi się przejść do kogoś, kto został PR-owcem, zajmował się komunikacją z mediami, wtedy z pierwszymi jakimiś influencerami, tego słowa chyba jeszcze wtedy nie było. I osobą, która dosyć płynnie przeszła od tematów PR-owych do marketingu, od marketingu do produktu, z produktu do takiego PM-owania, z PM-owania do założenia własnej firmy i wtedy eksplodowała cała masa różnych innych kompetencji i potrzeb organizacyjnych. Okej, i gdzie w tym wszystkim jest ten startup? No właśnie to jest dobre pytanie i wrócę tutaj do sytuacji, w której definicja słowa startup jest wiele definicji słowa startup. Najprostszą definicją słowa startup będzie wzrost. I to nie jest mój pomysł, tylko Paula Grahama. Kiedyś przygotował taki wpis na swojego bloga, który ciągle jest dostępny w internecie. Czyli najprostsze rozwiązanie, firma, która szybko rośnie, może nazywać siebie startupem. I teraz pewnie pojawia się pytanie, co to znaczy szybko rosnąć. To zależy. Fundusze inwestycyjne raczej oczekiwałyby, że to będzie te 2,5, 3, 4, 5 razy rok do roku. W takim razie to nie jest zależne od tego, w jakiej branży działasz. Czyli możesz być startupem działającym w sieci, a możesz być startupem robiącym bransoletki? Teoretycznie tak, ale trochę trudno mi jest sobie wyobrazić firmę robiącą bransoletki, która jest w stanie rosnąć 4 razy rok do roku systematycznie przez następne 4-5 lat. Nie mogę tego wykluczyć oczywiście, ale... Tutaj trochę podpowiada, że tak naprawdę słowo startup kojarzy się z produktami czy firmami technologicznymi, które są dostępne przez aplikacje czy przez strony internetowe. No i tutaj ten obszar jest prawdopodobnie najbardziej związany ze słowem startup, bo firmy, które są dostępne jako aplikacje, czy są dostępne jako aplikacje w przeglądarce, czy to w telefonie, mają tą zdolność pozyskiwania klientów najbardziej. Czyli raz ponoszą dosyć wysokie koszty stworzenia czegoś, a potem to cały czas sprzedają i udoskonalają poprzez to, że udoskonalają, pozyskują nowych klientów. Czyli no tutaj pewnie można by wymienić Facebooka jako taki przykład kilkanaście lat temu startupu, no, który stworzył coś dla studentów jednej uczelni, potem następnej uczelni, to się rozrastało. No i dzisiaj jest chyba najbardziej globalnym produktem obok, nie wiem, TikToka czy Instagrama, aczkolwiek Instagram to ta sama firma. To samo można by pewnie powiedzieć o najsławniejszej przeglądarce internetowej, czyli Google'u. Ale mamy też całą masę przykładów, które nie są aż tak globalnymi firmami, a osiągają bardzo satysfakcjonujące wyniki. Satysfakcjonujące dla founderów, no i dla funduszy, bo musimy pamiętać, że wzrost musi się czymś posiłkować, czyli skądś te środki finansowe, chciałem powiedzieć kasa, no ale to tak jakby upraszczając, muszą się wziąć. Mhm.
Okej, ale to w takim razie jeszcze wracając do tego tematu tych branży, bo na pewno internet, na pewno, jak mówisz, aplikacje. Czy są jeszcze według ciebie jakieś branże, które, w których startupy najlepiej działają? Trudne pytanie, bo internet, aplikacje. Czy co do zasady pewnie dzisiaj bym już nikogo jakoś specjalnie nie zachęcał do zakładania aplikacji mobilnej. Bardziej bym patrzył, że ten produkt może być w wersji mobilnej, ale jeśli popatrzymy po statystykach, to takich aktywnych użytkowników aplikacji jest bardzo niewielu w przypadku takiego długiego ogona. Czyli mamy jakiś zestaw 5-6 aplikacji, których używamy bardzo często. Program pocztowy, społeczności, jakiś program do zarządzania z firmy, w której pracujemy. Mamy jakiś długi ogon typu zakupy w jakimś sklepie, jakieś kody rabatowe, jakieś tego typu rzeczy, ale o tym nam ktoś przypomina. Nie korzystamy z tej aplikacji, tak? Nie siedzimy, nie patrzymy się w nią non-stop. No i potem jest jakiś taki długi ogon wielu, wielu aplikacji, z których korzystamy rzadziej lub częściej, typu właśnie zamówienia zakupów do domu albo jedzenia do domu. Jeśli chcemy się przebić z aplikacją, to będzie to bardzo trudne. Jeśli chcemy w ogóle myśleć o startupach, no startupy w Polsce, jest kilka takich branż, które się jakoś gdzieś charakteryzują, przynajmniej przyjmuje się, że to jest jakaś taka konik polskich startupów, no to na przykład branża fintech. Ale generalnie Polska jako hub finansowy jest bardzo wysoko w różnych rankingach. Ostatnio mi gdzieś mignęło na jednym portalu, że jesteśmy na drugim czy na trzecim miejscu, czy gdzieś jakoś tak bardzo wysoko, w top 5 w każdym razie. Właśnie firm, krajów, w których usługi finansowe są bardzo innowacyjne. No i to też powoduje, że bardzo wiele osób wie, jakie usługi są potrzebne, wiele osób próbuje, bo im się wydaje, że wie, jakie usługi są potrzebne, więc ten fintech, to tak nazwa branżowo, jest bardzo aktywny. Ale mamy też kilku czempionów. Mamy na przykład świetny system do rezerwacji wizyt u fryzjerów czy w masażach, który rozpalił bardzo dużo wyobraźni wielu osób. I powstało bardzo wiele klonów tego serwisu, zresztą, bo tu mówię o Booksy. Booksy przejęło też chyba jedną czy dwie konkurencje w Polsce, no, więc to też jakby możemy powiedzieć, że jesteśmy tym, czy mamy się czym pochwalić. Mamy fajne firmy, które są w obszarze edutechu, czyli edukacji i technologii, więc pewnie można by znaleźć takich mniejszych lub większych liderów. Bardzo często są też to firmy, które niekoniecznie są w ogóle kojarzone w Polsce, a działają na świecie i z powodzeniem rosną. Mamy firmy w branży e-commerce, czyli handlu internetowego, które zajmują się reklamami i robią to doskonale, robią to na świecie, a wcale niekoniecznie są bardzo znane w Polsce. Czyli popularność nie przekłada się na sukces. Popularność przekłada się na sukces, tylko niekoniecznie na świadomość tego, że ta firma pochodzi akurat z Polski czy z innego konkretnego rynku. Okej, ale mówiłeś o tym, że startup jest związany ze wzrostem, więc chciałabym też, żebyś troszeczkę może wyjaśnił temat skalowalności. Czym się tak naprawdę różni skalowalność od wzrostu i jak to ma się do startupów? Skalowalność można by sprowadzić do wzrostu, tylko że musimy pamiętać, że gdy zaczynamy szybko rosnąć, to można by to porównać do takiej półki starej w kuchni, w której wszystko jest ułożone niedbale i nagle potrzebujemy wyciągnąć coś, co jest na samym końcu. Więc próbując wyciągnąć jedną małą filiżanką z samego końca, nagle poruszamy 30 innych rzeczy, które zaczynają nam spadać, tłuczą się, albo przesuwamy, coś musimy wyjąć, a na końcu się okazuje, że w ogóle szafka jest źle przykręcona i zaczyna się chwiać. Tak gdybym sobie wyobrażam taki bardzo szybki wzrost. Nagle 30, 50, 100 tematów na raz zaczyna być kłopotem, bo zatrudniamy nowych ludzi, czyli musimy ich jakoś przygotować do pracy, kupić dla nich sprzęt, na którym będą pracować. Musimy mieć jakąś kulturę firmy, która sprawi, że ci ludzie będą wiedzieć, co mają robić, dlaczego mają robić i jak to mają robić. Nagle się okaże, że ta kultura firmy świetnie działała przy 10 osobach, ale już przy 30 niekoniecznie w ten sposób działa, bo raportowanie zaczynają być kłopotliwe i zajmują więcej czasu niż zajmuje sama praca. Jeśli zaczniemy dotykać sprzedaży, to się okaże, że mamy świetnych sprzedawców, ale wdrożenie tego produktu u klienta trwa pół roku, więc kolejka zaczyna się robić na 2 lata na wdrożenie, bo nie przewidzieliśmy tego procesu do końca. Wzrost jest związany z bardzo dużą umiejętnością zarządzania, tworzenia i zarządzania procesów
i dostosowywania ich do konkretnej sytuacji. I to jest duże wyzwanie firm technologicznych, czy w ogóle startupów, które chcą szybko rosnąć, że muszą ogarniać 30, 50, 100 tematów na raz, czyli de facto muszą zatrudniać ludzi, którzy się na tym znają i wierzyć, że robią to możliwie najlepiej, żeby się nie wywrócić o własne sznurówki. A w takim razie skąd jest ta popularność startupów? Czy w ogóle zauważyłeś, że startupy jeszcze bardziej zyskują na popularności? Jest ich coraz więcej? Czy na przykład boom startupowy teraz troszeczkę już spadł? W tej sekundzie akurat jesteśmy trochę w dołku. Jakby jest duże ryzyko, że zbliża się jakiś większy kryzys. Niektórzy wieszczą pęknięcie bańki, inni mówią, że bańki nigdy nie było, więc nie może pęknąć. To jest teoretyczne rozważania, bym zostawił gdzieś z boku, bo to tyle, ile osób, tyle pewnie będzie znań. Popularność startupów wydaje mi się, że rozpala wyobraźnię trochę z powodu pieniędzy. To jest trochę tak, że jak byliśmy mali, to chcielibyśmy być strażakami albo, nie wiem, policjantami. Albo piosenkarką. No właśnie, później przychodzi kwestia piosenkarki albo jakiegoś aktora czy jakiejś gwiazdy, bo nagle zaczynamy dostrzegać pewną korelację, że no pewnie policjant to jest fajny gość, wszyscy go lubią, ale piosenkarka lubi trochę więcej jakby osób. A co więcej, można kupić jakieś rzeczy, bo dostaje trochę więcej pieniędzy niż ten policjant. A jak już dorastamy, się okazuje, że ani nie potrafimy tańczyć, ani śpiewać, to szukamy czegoś, coś, co nam będzie przynosiło radość z codziennego wstawania, a do tego będą z tego pieniądze. I wyceny startupów, rundy inwestycyjne, które się za tym kryją, w ogóle możliwości, jakie wyobrażamy sobie, te pieniądze, które potencjalnie ktoś zarabia, no powodują prawdopodobnie taką chęć bycia jak ktoś, zarabiania tyle, co ktoś. A druga rzecz, która mi się wydaje dosyć kluczowa, rośnie świadomość tego, że praca to nie tylko bycie u kogoś na etacie. I żeby to było bardzo i wybrzmiało teraz bardzo mocno, nie mam nic do pracy na etacie. Co do zasady uważam, że praca w barze szybkiej obsługi, szczególnie takim dobrym barze szybkiej obsługi, albo pójście gdzieś na magazyn, zrozumienie czym jest proces, nauczenia się pracy, organizacji tej pracy, jest czymś niesamowicie istotnym i czymś, co się bardzo przyda przed założeniem startupu, ponieważ tak czy siak będziemy musieli się tego nauczyć. A trochę prościej jest się nauczyć tego od kogoś, kto potencjalnie wie coś więcej. No i też tak, ja może ze swojego doświadczenia związanego z HR-em i employer brandingiem powiem, że fajnie, żeby każdy szef przeżył też bycie pracownikiem. Tak, znaczy to jest pewnie ten taki idealny model, w którym mamy w Polsce bardzo fajny startup zajmujący się monitoringiem internetu. Wyszukuje treści, które określimy z góry. I wiem, że prezes tej firmy, nie wiem, czy raz w miesiącu, czy raz na kwartał, to jest jakby nieistotne, siada na obsłudze klienta i rozmawia ze klientami po prostu po to, żeby po pierwsze wiedzieć, jakie są problemy dzisiejszej firmy, po drugie, żeby zobaczyć, jak wygląda proces, narzędzia, które są wykorzystywane, no a po trzecie, po trochę właśnie po to, żeby nie zapomnieć, że też było się cielęciem i pewnych rzeczy można wymagać, ale trzeba trochę z głową. I tak jak najbardziej przejście tych wszystkich dróg jest super. No to jest trochę tak, że jak zakładamy firmę, czy to będzie startup, czy nie, to na początku jest, nie wiem, 2-3, może 5 osób, to 5 to już naprawdę wybujała duża firma, która potencjalnie będzie miała duże koszty przez to. I te osoby zajmują się czymś konkretnie. Ale to, że nam się wydaje, że ktoś potrafi się zająć rekrutacją, czy potrafi się zająć promocją, marketingiem, czy inny potrafi się zająć dokumentami, księgowością, bo taki cały back office, czyli te wszystkie dokumenty, faktury, rozliczenia pracowników, bardzo często jest czymś pomijanym w ogóle, że może jednak fajnie by było, żeby ktoś pilnował tego, czy ta faktura jest zapłacona, czy nie. I jeśli mamy dobre chęci, to oczywiście to jest już dużo, jeśli ktoś chce się czegoś uczyć. No ale czasami po prostu nie mamy do czegoś predyspozycji. No i jeśli ktoś miał... Przecież to też nie jest prawda. Chciałem powiedzieć, że jeśli ktoś miał dwoje z matematyki, to być może nie powinien zajmować się księgowością, ale może być tak, że po prostu miał złego nauczyciela i to też nie jest wcale powiedziane, że jest do tego zły. Niemniej pewne predyspozycje są potrzebne, ale dużo chęci to jest jakby startowo. No i jakby to wszystko nam powoduje, że będąc tymi założycielami, uczymy się rzeczy, które będą nam przydatne przez jakiś czas i za bardzo krótki czas może się okazać, że to, co już umiemy, jest niewystarczające, ponieważ nie działa w tej skali, w której działamy obecnie.
Okej. A teraz bym troszeczkę chciała porozmawiać o praktyce i na potrzeby tej rozmowy o praktyce chciałabym ci powiedzieć o moim pomyśle, na który ja wpadłam będąc na studiach, robiąc zaliczenie, który później okazał się niesamowitym hitem na amerykańskim rynku, więc czy byłam trochę zła, że mój pomysł nagle zarabia, podejrzewam, miliony? Tak, ale no cóż. I to był pomysł na to, żeby w ramach subskrypcji ludzie mogli sobie zamawiać półprodukty do domu i na tej podstawie robić zdrowe posiłki, nie tracić czasu na zakupy. W mojej wizji to, mówię mojej i grupy, z którą pracowałam, której przepraszam, już teraz nie pamiętam, mieliśmy wizję zrobienia na przykład aplikacji, gdzie ludzie mogliby sobie planować własne posiłki, zamawiać kolejne boksy. No i teraz mamy wizję mojego genialnego, jak już zostało potwierdzone na amerykańskim rynku, produktu. Skąd mogę wiedzieć, że mój pomysł na biznes nadaje się na startup? To powiem tak. Zacznijmy od tego, że to, że coś zadziałało na amerykańskim rynku, niekoniecznie musi zadziałać na polskim. I akurat twój pomysł przez wiele osób już w Polsce był próbowany i niekoniecznie wcale się przyjął. Oczywiście musielibyśmy przyjąć, że zostały zrobione możliwie najlepiej. Dlatego wiemy wtedy, że ten rynek po prostu nie jest na to gotowy albo nie jest tym zainteresowany, a tego nie wiemy, czy tak było. Niemniej, znalezienie luki w rynku to już jest jakiś fajny start, ale do tego trzeba tą lukę znaleźć na konkretnym rynku, na którym może się to przyjąć. Przed naszą rozmową rozmawialiśmy, czy startować od razu globalnie, czy iść lokalnie. Wydaje mi się, że na początku lepiej zrobić coś na jednym rynku dobrze i wtedy zacząć iść szeroko, niż od razu wychodzić na kilkanaście rynków. Ale to jest trochę kwestia doświadczenia ze dostępnych finansów zespołu. Wracając do twojego pomysłu. Jeśli jest to aplikacja, czy to będzie aplikacja na telefon, czy aplikacja przez przeglądarkę, i nie jesteś osobą techniczną, no to w pierwszym rzucie znalazłbym kogoś, kto będzie twoim wspólnikiem, kto się jakkolwiek zna na programowaniu, na serwerach i na tym, jak działają tego typu aplikacje internetowe. Dlaczego? Bo pomysł często jest taki, pójdźmy do jakiejś firmy, zewnętrznego software house'u, który nam to po prostu napisze. Obawiam się, że jeśli nigdy nie miałaś styczności z kodem, z projektem, to zarządzanie tym projektem będzie dla ciebie co najmniej trudne, a efekt, który otrzymasz z software house'u, prawdopodobnie w ogóle będzie taki, jak chciałaś. Tylko że to może nie działać. Więc to jest jakby pierwsza rzecz, to są wspólnicy, czyli znaleźć kogoś, kto się uzupełnia w tym zasobach. Nie wiem, czy w waszym zespole studenckim był ktoś taki, ale jeśli nie, to jednak sugerowałbym w tą stronę popatrzeć. Jak taką osobę znaleźć? Są różne drogi. Może być ktoś, że jest kolega kolegi albo koleżanka koleżanki. Ktoś kogoś poleci. Może czasami są tak zwane hackatony, czyli miejsce, gdzie można kogoś dołączyć do jakiegoś zespołu, spotkać kogoś technicznego i coś tam razem stworzyć przez weekend czy przez 24 godziny i może to być początkiem jakiejś znajomości. Przed pandemią były tak zwane speed datingi, czyli łączenie osób technicznych i nietechnicznych. W różnych miastach organizują to różne osoby, więc trzeba by poszukać w internecie. I to jest jakby ten pierwszy krok. Druga rzecz, jest kilka narzędzi, które warto zrobić, zanim zacznie wydawać się w ogóle pieniądze. Zacząłbym od Business Model Canvas, albo prostszej wersji, coś, co się nazywa Lean Canvas. To jest taka jedna kartka papieru z kilkoma polami, które trzeba wypełnić. I tam mamy takie pytania, jak na przykład, kto będzie naszym klientem? Jak będziemy do niego docierać? Jak będzie proces tego dotarcia? Kto będzie odpowiadał za jakie obszary? Jakie są nasze przewagi konkurencyjne? I oczywiście to jest tak, że papier przyjmie wszystko. Dobrze jest po prostu usiąść, zrobić research i odpowiedzieć sobie na pytania pomocnicze, które często są właśnie do internetu znalezienia, do każdego z tych pól i uczciwie odpowiedzieć sobie, czy potrafimy to zrobić, czy mamy na to pomysł, a jak nie, to usiąść i wymyślić, czy wiemy, kogo możemy o to zapytać. I takie Business Model Canvas lub Lean Canvas to jest według mnie, no w zasadzie nazwę to obowiązkowym krokiem przed wydaniem jakiejkolwiek złotówki. Bo może się okazać, że już na tym etapie mamy tak bardzo dużo braków, że przyszłotygodniowy launch naszej aplikacji może się jednak nie udać.
I z tej perspektywy to już jest pierwsza rzecz. Jeśli się okaże, że to biznes model Canvas jednak działa, w sensie wiemy, jak robić, mamy ludzi, chcemy do tego dojść, bardzo szybko przyjdzie druga weryfikacja, którą też polecam zrobić, to jest Value Proposition Canva. To jest znowu kartka papieru, ale na tej kartce papieru będziemy musieli pójść do klientów i zrozumieć, jak oni pracują. Mistrzostwem tej kartki jest to, że mamy poznać codzienne zadania, codzienne bóle osób, które wykonują dane zadania i ich potrzeby. I zrozumieć, że z tych całej tej puli trzech różnych obszarów wybieramy tylko jedną, dwie czy trzy rzeczy, które my rozwiązujemy. Ale jak idziemy do klienta, to my rozumiemy, co on robi. Jeśli pogadamy z takimi klientami, to bardzo często przy Value Proposition Canvas może się okazać, że to, co my chcemy oferować, nikomu nie jest przydatne. Fajnie, że z Business Model Canvas wyszło, że wiemy, jak to zrobić, jak do tego dotrzeć, ale po prostu nie ma na to rynku. No i prawdopodobnie w Polsce mogłoby się okazać, że jednak aplikacje z gotowym posiłkiem na dowóz trochę wygrywają z opcją gotowania ze zdrowych produktów. Dlaczego? Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia, ale tak bym zaryzykował, że takie może być. Oczywiście możemy też osiągnąć fałszywe informacje i może się okazać, że dużo osób zadeklaruje chęć, że tak oczywiście bym kupił, ale na przykład przy tym, jak ten produkt się pojawi na rynku, nie będzie wcale takiego odzewu. A nie jesteśmy wielką korporacją, żeby zrobić badania rynku aż tak pogłębione, więc to dalej jest spore ryzyko. Więc pierwszy krok to znalezienie kogoś technicznego, drugi to Business Model Canvas, trzeci Value Proposition Canvas, no a czwarty zacząć pracę. I przy tej pracy bardzo kluczowe wydaje się być zrobienie produktu, który działa odpowiednio dobrze, ale wcale nie musi być perfekcyjny, pospinany z tyłu tych wszystkich paneli. Panel administratora to zwykle jest 3/4 całego kodu. To, co jest z frontu, to jest tylko kawałek. To, co widzi klient. I w tej perspektywie patrząc, musimy zrobić coś, co będzie już działało, co możemy dać na rynek, żeby jak najszybciej pojawić się na rynku. To jest tak zwany time to market, go to market. I z tej perspektywy właśnie możemy popatrzeć, klient już dostaje produkt, ale wcale nam nie chce zapłacić, albo wcale nie potrafi z niego korzystać, albo nasza koncepcja ułożenia narzędzia nie sprzyja, jest dużo komunikacji od klientów do nas, że no fajne, ale nie potrafimy kliknąć i zrobić czegoś tam. Im szybciej będziemy mogli to zwalidować, tym lepiej. Czyli tak zwane Minimum Valuable Product, MVP, to jest coś, co pozwala nam bardzo szybko zacząć walidować, czyli zdobywać doświadczenie od klientów. I już słyszę święte oburzenie moich znajomych. No tak, ale to produkt produktowy nierówny, czy MVP jednego może być dużo większy, a innego dużo większy. Tak, oczywiście, może tak być. Nie każdy produkt jest taki sam. Jeśli działamy na rynku, na którym nie ma konkurencji, a w zasadzie chyba nie ma takiego rynku, raczej rzadko kiedy jest, to przychodzimy tutaj jednak, musimy dostosować się do jakichś rynkowych standardów, więc ten produkt może być bardziej lub mniej doskonały, ale to nie może być wydmuszka. Okej, czyli trzeba znaleźć ten złoty środek pomiędzy dopieszczaniem produktu do po prostu stanu idealnego, a wypuszczeniem go w miarę szybko, żeby po prostu zbadać reakcję klientów. Okej. A powiedz mi, no bo wiemy już w takim razie, jakie pytania warto sobie zadać, co warto zrobić przed działaniem, ale jeżeli no, stwierdzamy, że okej, jakby nasz produkt wydaje się w porządku, chyba sobie damy radę. Czy według ciebie warto w tym momencie, na tym samym początku drogi, skierować się ku takim instytucjom jak inkubator startupowy, czy ogólnie te akceleratory, które za zadanie mają wspierać przedsiębiorców? To jest znowu trudne pytanie, ale dzisiaj pewnie nie będzie łatwych. Przyjmuję to jako komplement? To zdecydowanie tak. Inkubatory w Polsce de facto zostały trochę zawłaszczone przez jedną organizację jako pojęcie, i to jest Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, AIP. Pozdrawiam, Darku. I z tej perspektywy same inkubatory to jest takie miejsce, gdzie możemy założyć trochę firmę na próbę. Czyli my nie zakładamy, jesteśmy częścią fundacji, coś robimy. Czy to jest dobre, czy to jest złe? No, pewnie tak. Jakby ma to swoje plusy, ma to swoje minusy. Czym innym jednak jest zupełnie akcelerator. Akcelerator to jest miejsce, w którym
ewentualnie też preakcelerator, bo znowu rynek się trochę segmentuje i zaczyna być bardziej skomplikowanie. To jest miejsce, gdzie mamy grono ekspertów, z którymi możemy porozmawiać i sprawdzić, czy nasz pomysł ma sens, albo czy to, co już żeśmy stworzyli, jest zrobione w dobrym kierunku. Bo na przykład stworzyliśmy, doszliśmy do jakiegoś pułapu, ale stanęliśmy. No ewidentnie nie wiemy, co dalej zrobić. Wydaje nam się, że dalej wydajemy tak samo, ale tych klientów nie przybywa, nie wiemy dlaczego. I takie rozmowy z mentorami, no bo to tak ładnie się nazywa mentorzy, te konsultanci, zaproszeni do akceleratora, często potrafią otworzyć głowę na zupełnie podstawowe, jak się za chwilę okaże, błędy, których my wtedy jeszcze nie dostrzegamy. Czy warto? To jest zawsze perspektywa kiedy, w którym momencie, ponieważ jeśli jesteśmy kimś, kto odszedł właśnie z firmy, z korporacji, założył startup, zaczął zarabiać, to możemy nie mieć czasu. Akcelerator to też jest pewien obowiązek, pewien rygor, do którego, żeby faktycznie dobrze skorzystać, musimy się dostosować. I oczywiście potwierdzam powiedzenie, że dobry zespół skorzysta nawet z najgorszego akceleratora, a zły zespół nie skorzysta nawet z najlepszego, ale ono wynika właśnie z tego zaangażowania i z tego zrozumienia, że ktoś, kto prowadzi ten akcelerator, się jednak na tym zna. Czego możemy się dowiedzieć w takim akceleratorze? No możemy skonsultować z ludźmi, z praktykami rynku, różne obszary sprzedaży, promocji, marketingu, pozyskiwania nowych klientów, czy zarządzania zespołem, budowania procesów. Jest cała masa rzeczy, które po prostu możemy się od tych ludzi dowiedzieć. Takich rzeczy bardzo mało dostępnej czasami z praktyki w danej branży. Bo to też nie jest tak, że proces sprzedaży oczywiście będzie bardzo podobny, bardzo taki sam w różnych opcjach na bardzo wysokim poziomie, ale szczegóły mogą być zupełnie różne. Dla nas na przykład może być bardzo istotne, że nastawiliśmy się na to, że klienta będziemy pozyskiwać 3 miesiące, a okazuje się, że praktyka rynkowa mówi o 7, czyli mamy 4 miesiące, gdzie nie zarabiamy, a dalej musimy tego klienta obsługiwać, zanim on podpisze z nami umowę, czy obsługiwać, zachęcać go. I z tej perspektywy niestety może być tak, że nasz produkt upadnie. Ale jak pójdziemy do akceleratora, dowiemy się tego wcześniej i możemy to dostosować w naszym biznesplanie. I tutaj zawsze mi się wydaje, że to jest kwestia, że osoba, która idzie do akceleratora, powinna być świadoma, kto będzie w tym akceleratorze, z kim możemy porozmawiać i o czym będziemy z nimi rozmawiać. Czyli my musimy wyjść proaktywnie i być ciekawi. Nie oszukujmy się, że bardzo często podstawową motywacją udania się do akceleratora jest też kasa, czyli możliwość dotrzymania jakiegoś dofinansowania na starcie lub po ukończeniu programu. I to jest motywacja, a według mnie to nie powinna być największa motywacja. To powinien być jeden z aspektów, a może nawet mniej ważny właśnie od tego, po co my do tego akceleratora idziemy. Bo jeśli idziemy tylko po pieniądze, nie chcemy rozmawiać z ludźmi, to prawdopodobnie możemy stracić czas, bo jest ileś obowiązkowych kroków, które będą nam zajmowały czas, a w tym czasie nie będziemy mogli zajmować się naszą firmą. I zanim porozmawiamy o tym, o kasie, o której chciałabym troszeczkę więcej ciebie podpytać, to temat zakładania startupu. Jakby to tak podsumować, jak wygląda proces zakładania startupu? Tak, w kilku punktach. Podchodząc, możemy podejść do tego na dwóch stron. Nie tworzyłbym od razu spółki. Jedna osoba może założyć działalność. Spiszmy między sobą jakąś umowę. To jest dosyć istotne. Nie ufajmy sobie. Umowy są na złe czasy, a nie na dobre. I w momencie złych czasów może się pojawić różne momenty, które już będą zaprzeczały chęci prowadzenia tego biznesu dalej z kimś. Ale nie zaczynajmy de facto od spółki, jeśli nie mamy przychodów. Możemy wybrać opcję działalności gospodarczej, możemy wybrać właśnie coś, jakiś inkubator, który będzie naszym takim wehikułem i zacząć budować, udowodnić sobie i rynkowi, że potrafimy sprzedawać to, co stworzyliśmy. Bez tego założenie spółki to jest zwiększenie kosztów. To jest comiesięczna kwestia księgowości, wirtualnego biura albo fizycznego biura. Z szeregu rzeczy, które trzeba będzie opłacić, a na których jeszcze prawdopodobnie nie mamy pieniędzy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że musimy mieć zespół. I ten zespół jest dosyć nieodzowny. Musimy mieć wspólników. I już sama umowa spółki, jeśli przejdziemy do tego etapu, że już jednak potrafimy coś robić, chcemy to skomercjalizować dosyć mocno, chcemy założyć spółkę. Tutaj jest kwestia taka, żeby pojawić się jednak z prawnikiem. Jakby przeczytanie czegoś w internecie jest dobrą podstawą,
ale prawnicy są jednak od tego, żeby pewne rzeczy doradzić. I takie pojęcia jak ciągnięcie, rozwodnienie, to są rzeczy, które jednak trzeba przewidzieć w umowie, szczególnie jeśli mamy wspólników, którzy mogą chcieć pozyskiwać finansowanie zewnętrzne w którymś czasie rozwoju tej firmy. Jeśli będziemy mieć jasne reguły już na starcie, kto ma ile procent, dlaczego, za co, to wybranie formy prawnej to jest już jakby kwestia, czy to będzie prosta spółka akcyjna, czy to będzie spółka z o.o. No, spółki akcyjnej pewnie na starcie jakoś specjalnie nie polecam z uwagi na dużo obowiązków prawnych. I samo założenie to jest już wszystko. To jest jakby jesteśmy my, czyli ludzie, którzy twierdzą, że umiemy się ze sobą dogadać, chcemy ze sobą pracować, spędzać dużo czasu. Naprawdę to jest dużo czasu. To nie jest takie etatowe 120-130 godzin pracy, to jest często 180-200 godzin w miesiącu. I wtedy wychodzą bardzo różne rzeczy, dlatego to jest dobór osób jest bardzo ważny. A druga rzecz, no to już jest rozpoczęcie. Forma prawna, to mówię, raczej działalność gospodarcza, może inkubator. Ale to nie widzę raczej więcej rzeczy. Ale to w takim razie mówisz, że startup i work-life balance to są dwie rzeczy, które się nie łączą? Nie wierzę w szybko rosnące firmy od startu i work-life balance na początku. Nie, jakby jest, jeśli jesteśmy, powiedzmy, jest nas trójka founderów. Programistka, gość od marketingu i ja jako jakaś osoba zarządzająca, tworząca procesy, to wszyscy zajmują się trochę wszystkim. Jakby fajnie, żeśmy sobie podzielili, że tu jesteś tu, ale ktoś się jeszcze musi zająć dokumentami, księgowością, ktoś się musi zacząć zajmować rekrutacją. Potem po tej rekrutacji no, trzeba tych pracowników jakoś przyjąć, określić jakieś zasady pracy zdalnej, no bo nie będziemy mieć biura, bo na razie nas nie stać. Więc tak, no niestety work-life balance będzie przez jakiś czas zaburzony i oczywiście im większa organizacja, tym bardziej trochę będzie zależało od nas, czy chcemy być dalej zaangażowani bardzo mocno, czy skupimy się raczej na wąskich obszarach. Ja bym sugerował wąskie obszary, bo tutaj też łatwo wpaść w taką pułapkę tak zwanego mikromanagementu, czyli wtrącania się we wszystko i wszędzie i decydowania o tym włącznie z kolorem papieru toaletowego w firmowej łazience. Jest takie ryzyko, ale to taka firma ma bardzo utrudniony wzrost. To jest, będzie bardzo dużo bloków, bo bardzo wiele rzeczy będzie zawieszało się na tej osobie, na decyzji tej osoby, która chce mieć wpływ na wszystko. Z drugiej strony oddanie władzy w różnych obszarach ludziom, no to też jest kwestia dużego zaufania do tych ludzi, no bo włożyliśmy w to ileś miesięcy po 200 godzin, ileś pieniędzy własnych, które nie zarobiliśmy, to jest jeden rzecz, ale też wydaliśmy na to wszystko. No więc to tutaj też jest jednak kłopot. Więc ten work-life balance, czy wydaje mi się, że to nie ma do końca znaczenia, czy to będzie warzywniak, czy to będzie startup, jest to zaburzone. No jakby własna firma po prostu wymaga trochę większego zaangażowania. Ja zawsze przyjmuję, że od pracowników można efektywnie oczekiwać jakichś 110-120 godzin w miesiącu, no bo i tak musi pójść do toalety, musi coś zjeść. Te 8 godzin dziennie to nie jest realny czas pracy, ale od siebie nie mogę tak mało oczekiwać. Jedną rzeczą, którą na pewno mogę polecić na obronę tego braku work-life balance jest to, że jeśli ma się fajnego partnera lub partnerkę, to te rzeczy można przeżywać z kimś, te sukcesy i te porażki. Porażki są trochę mniej bolesne, a sukcesy trochę bardziej radosne. Z drugą rzeczą jeszcze jest to, że zdobywa się całą masę fajnych znajomych i żyje się w takim środowisku, w którym w zasadzie nie ma rzeczy niemożliwych. Od takich naprawdę głupich rzeczy, typu polećmy w kosmos, do takich bardzo prozaicznych, typu zrobimy akcję promocyjną w ten i ten sposób. To bardzo nakręca, ale też potrafi być bardzo wyczerpujące. Czyli trochę ten work staje się life'em, ale w takim trochę, pozytywnym sensie. Trochę tak. Jakby no, pewnie jakbym zaryzykował, z kim ostatnio byłem na piwie, to pewnie duża część jest to osób branżowych, które poznałem gdzieś w jakiejś branży, a teraz po prostu utrzymujemy kontakt już nie tylko na temat zawodowy. Okej. Okay. No ale wracając do tematu pieniędzy. Jak powiedziałbyś, że najlepiej jest pozyskać finansowanie i czy warto w ogóle wchodzić we współpracę z inwestorami? No istnieje pojęcie bootstrappingu. Zacznijmy od niego.
Bootstrapping, czyli możliwość wzrostu firmy bez zewnętrznego finansowania. Czyli trafiliśmy w jakiś biznes, który potrafiliśmy zrobić, który przynosi nam tak dużo pieniędzy, że przy odpowiednio wysokiej marży pozwalamy temu biznesowi rosnąć, bo mamy duży zapas zysku z tego, co sprzedajemy. Bardzo fajnym przykładem bootstrapu w Polsce jest firma Just Join IT. To jest firma rekrutacyjna, która od w zasadzie początku nie ma zewnętrznego finansowania. Finansuje się tylko tym, co sama potrafi zarobić. I idzie im to bardzo dobrze, bo ostatnio mieli nawet reklamy w telewizji. Dlaczego bootstrap jest fajny? No bo to jest niezależność. To zarząd, ewentualnie jak coś doradcy, podejmują wspólnie decyzje, co robić, dlaczego robić, na co wydamy, na co nie wydamy, co zrobimy z zyskiem, czy chcemy wypłacić w formie dywidendy po roku, czy jednak reinwestujemy w firmę. Zawsze jest duża pokusa, żeby wypłacać tą dywidendę, a potem się popatrzy na listę rzeczy, które są do zrobienia i bardzo często ta dywidenda jest mała albo nie ma jej wcale. Przerwę ci tylko, powiedz proszę naszym słuchaczom, co to jest dywidenda? Dywidenda to jest zysk, który wypracujemy w spółce. Jest odkładany gdzieś na koncie. Jeśli go nie wydaliśmy na jakieś inwestycje w trakcie roku, może zostać podzielony przez założycieli, którzy posiadają akcje lub udziały w spółce. W zależności od tego, jeśli ktoś ma 20%, a było 1 000 000 zł, no to 20% z tego miliona trafia do mnie do portfela jako dywidenda, czyli taki dodatkowy zysk poza tą pracą. Bardzo często jest to też tak, że założyciele, founderzy mają po prostu bardzo małe pensje miesięczne, a żyją z dywidendy. Aczkolwiek to jest w Polsce mniej spotykane niż w Stanach Zjednoczonych. Bardzo wiele starych korporacji, które kiedyś były startupami, a dzisiaj właśnie ma tak, że założyciele mają bardzo duże opcje udziałów albo akcji na giełdzie, żyją z tego, co się dzieje, co mogą sobie sprzedać, a pensje takie miesięczne mają niewielkie. I tą dywidendę możemy przeznaczyć właśnie na wypłatę dla nas, dla założycieli, albo przeznaczyć na rozwój. I to jest jakby, jeśli mamy taki biznes, który zarabia, to jest doskonała informacja. Niestety są biznesy, szczególnie w tak zwanym B plus L, czyli badania i rozwój, który od pomysłu do wejścia na rynek to mija 10 lat. I to też przy dobrym wietrze, ale po drodze trzeba zaliczyć jakieś certyfikacje medyczne, badania na klientach, czy też pacjentach czasami wręcz. No i trochę trudno sobie wyobrazić, że przez tyle lat da się przeżyć bez zewnętrznego finansowania. Mogą być firmy, które generują zysk, ale postanawiają go całego reinwestować, bo cały czas zatrudniają ludzi, cały czas rozwijają programowanie i potrzebują zewnętrzne finansowanie. I tutaj chodzimy, czy warto pracować z inwestorami. Jeśli widzimy, że nasz biznes zwalnia, to tak, warto sięgnąć po zewnętrzne finansowanie. No i tutaj pewnie będzie pytanie, jakiego typu finansowanie? No jakby mamy finansowania w Polsce różnego typu, od grantów, raczej w obszarze właśnie badania i rozwoju, na jakieś konkretne zagadnienia technologiczne. Mogą to być inwestorzy indywidualni, aniołowie biznesu to się ładnie nazywa, czyli osoby, które na przykład działają w konkretnej branży i akurat chcą nas wesprzeć, bo nie wiem, ktoś miał kiedyś wielkie call center, a dzisiaj chcę zainwestować w system, który będzie mógł obsługiwać 12 000 call center na całym świecie, bo zna ten biznes i chce w nas zainwestować. Mogą to być też inwestorzy jako grupa, czyli tak zwani VC, Venture Capital, czyli osoby, które mają dużo więcej pieniędzy niż samowy aniołowie biznesu. No i oni jakby chcą zainteresowani tym, żeby ten startup się rozwijał, miał zapasy na przepalanie, że tak powiem, brzydko pieniędzy, czyli inwestowanie w swój rozwój. Kiedy to będzie dobre? Będzie to dobre w momencie, kiedy wiemy, że mamy prawnika, który będzie dbał o to, żeby ta umowa z inwestorem była słuszna. I cap table, czyli podział procentów funderów versus fundusz, sprawi, że nie zablokuje nas na przyszłość. Musimy pamiętać o tym, że jeśli mamy dwóch funderów, którzy mają po 50%, to w ogóle jest straszny układ, w sensie on jest patem decyzyjnym, jeśli się pokłócimy, to nikt nie może przekonać nikogo. Więc dla mnie takim zawsze idealnym punktem jest trzech założycieli, bo zawsze ktoś musi zabiegać jeszcze o kogoś, żeby przekonać trzecią ewentualnie stroną, która się nie zgadza. I teraz jeśli było przykład, nie wiem, 20-40, to fundusz wchodzi i obejmuje 30%. W zależności od tej kwoty,
te 30% to jest dużo i mało, bo to też buduje wycenę spółki. Wycena spółki ma sens, bo przyjdzie taki czas za rok, pół, półtora, trzy lata, kiedy będziemy potrzebować następną rundę, bo znowu osiągniemy pewne cele, przynajmniej mamy taką nadzieję, że osiągniemy te cele i trzeba zrobić rundę. I teraz jest pytanie, czy ktoś wierzy, że ta wycena spółki, którą mieliśmy przy tej rundzie, jest do obronienia, czyli zyski, przychody pokazują, że ta spółka urosła i że będzie chciała zainwestować przy tej wycenie jeszcze więcej pieniędzy. I to zaczyna być już duża mechanika z kwestii finansowo-prawnej, żeby robić to mądrze. Bardzo duże ryzyko istnieje w tym, że ktoś odda, nie wiem, 40% udziałów na starcie, potem wejdzie jeszcze inwestor na 20%. W zasadzie spółka jest tak zwana nieinwestycyjna, w sensie nikt więcej rozsądny w taką spółkę nie zainwestuje, bo przy każdym następnym rozwodnieniu, czyli dojść do akcjonariatu lub do udziałowców nowej osoby, no po prostu funderzy już decyzyjność jest żadna. Jeszcze też jest trzecia droga finansowania, czyli crowd investing. Czyli opcja, że decydujemy się na założenie prostej spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej i szukamy ludzi, którzy chcą w nas zainwestować wśród takich po prostu naszych potencjalnych klientów, użytkowników. To raczej dużo lepiej, dużo bardziej sprawdza się w biznesach B2C, typu, nie wiem, na przykład browar, typu produkcja kremów, typu aplikacje dla użytkownika końcowego. Trochę jest to trudniejsze. To nie jest tak, że to nie działa, bo widziałem przykłady z sukcesami, to zadziałało, czyli w obszarze B2B, kiedy naszym klientem jest jakiś biznes, jakaś firma i to wtedy crowd investing jest dużo trudniejszym kierunkiem. Jeżeli chodzi o crowd investing, to z tego, co widziałam, jest to rzecz, która super się sprawdza na rynkach zagranicznych, ale czy to też jest dobre narzędzie na rynku polskim? Jeśli jesteśmy przy temacie crowdu, czyli tłumu, to jakby tutaj możemy ten temat delikatnie rozwinąć. Wiem, że nasz czas goni, więc w dużym ekspresowym skrócie. Crowd możemy podzielić na dwa obszary. Na crowdfunding i crowd investing. Crowdfunding, jeśli wypuszczamy na przykład w Polsce bardzo popularnym tematem crowdfundingowym, są gry planszowe. Czyli mamy jakiś zespół, który wymyślił grę planszową, która uważa, że będzie super hitem, zbiera tak zwaną przedsprzedaż de facto, robi na to, że ktoś sfinansuje powstanie tej gry w ogóle, ale dzięki temu zapłaci za tą grę 80, a nie 150 zł, jak potem w sklepie będzie kosztowała. No i oczywiście musi tych osób znaleźć, nie wiem, 1000, żeby to się w ogóle spięło finansowo. I crowdfunding działa w Polsce doskonale. Bardzo wiele firm robi też udane akcje na zagranicznych portalach crowdfundingowych. I dla firmy, która nie ma, dla organizacji nawet, często grupy ludzi, która nie planuje robić wielkich rzeczy długofalowych, ale stworzyć coś i to coś to może być nowy model portfela. Może to być gra planszowa, może to być zestaw kieliszków do degustacji miodu pitnego, specjalnie wyprofilowane. To wszystko jest możliwe właśnie z crowdfundingiem, czyli de facto udowadniamy sobie, że klienci istnieją, mamy tą pewność, wychodzimy, szukamy tych klientów, oni wpłacają, my robimy. Crowd investing to jest już jednak troszkę inny obszar, czyli musimy mieć spółkę akcyjną lub prostą spółkę akcyjną, czyli SA lub PSA i wtedy oferujemy akcje naszej spółki. I to nie jest tylko tak, że ktoś dostaje kubeczek czy rękawiczki z logo, tylko staje się naszym wspólnikiem. Więc to już jest dużo poważniejszy obszar, ponieważ no de facto pozyskujemy bardzo wielu wspólników, którzy po pierwsze chcą mieć na bieżąco informację, co dzieje się w spółce. Więc to już jest nauka dla spółki, że musi się nauczyć komunikować ze swoimi inwestorami, ale jest to też doskonałe przygotowanie, na przykład jeśli ktoś ma ambicje wejść na giełdę, to już jest świetny krok właśnie w stronę pójścia na rynek regulowany. Okej. A w takim razie jak warto przygotować się do pracy z inwestorami? Z tego co mówisz, to zakładam, że dobry prawnik to jest podstawa, ale jak właśnie przygotować się do współpracy, do negocjacji? Tak, dobry prawnik to jest podstawa. Lata temu osoba, która dzisiaj utrzymuje kontakt, bardzo, bardzo sobie cenię, przy negocjowaniu pewnej umowy, która nie doszła do skutku, powiedziała mi rzecz, którą bardzo zapamiętałem. Od dzisiaj nie jesteśmy znajomymi. Ty masz prawników, ja mam prawników i kto wynegocjuje więcej, ten ma więcej. I to jest rzecz, o której należy pamiętać, że trochę tak to musi wyglądać. W sensie umowy, negocjacje to nie jest zabawa.
My tutaj jakby robimy biznes i chodzi o pieniądze. Jak się do tego przygotować? No przede wszystkim nauczyć się jednej ważnej zasady. Nie prosić o pieniądze, prosić o radę. To Marek Kapturkiewicz, którego serdecznie pozdrawiam, kiedyś podał i to jest bardzo słuszne. Jeśli przyjdziemy do kogoś po pieniądze, a ktoś nas nie zna, to jakby no, nie chcemy dać mu pieniędzy. To jest jakby pierwszy krok, że dużym błędem jest to, że idziemy po prostu do funduszu z nastawieniem, że on musi nam dać pieniądze. Wcale nie musi i wcale w ogóle nie chce. On chce te pieniądze wydać mądrze, a nie po prostu wydać. Więc jak prosimy o radę, to dużo prościej jest dostać, że tak powiem, taki pierwszą szczyptę informacji i poznać się z tą osobą. A poznanie się z funduszem to jest niesamowicie ważna sprawa, gdyż będziemy z tymi ludźmi potem pracować. Oni będą częścią naszego zespołu. Więc jeśli nie ma między nami chemii, to nie rokuje na przyszłość w żaden sposób. Więc zacząłbym od tego, że musimy się poznać z funduszami. Drugą, a w zasadzie pierwszą, bo to jest punkt zerowy, to musi mieć w ogóle inwestycyjną spółkę. Czyli robić coś, co faktycznie rośnie i daje perspektywę, że ten fundusz na tym zarobi. Musimy pamiętać, że fundusz będzie oczekiwał od nas tych wzrostów 2, 3, 5 razy rok do roku. Dwa razy, tak wydaje mi się, że dzisiaj to już jest takie prawie, że nie inwestycyjne w niektórych branżach. Jeśli nie potrafimy udowodnić, dlaczego nasza spółka będzie rosła 3 razy rok do roku, przepraszam, to wydaje mi się, że jednak nie mamy czego szukać. Oczywiście pieniędzy na rynku jest zawsze bardzo dużo, ale należy przyjąć założenie, że fundusze nie zależy na tym, żeby pieniądze wydawać, tylko wydawać je mądrze. Dlatego tak, dobry prawnik, dobry produkt i znajomość z tym VC, z którym chcemy pracować. No i ostatnim punktem to jest tak zwane smart money, czyli oczekiwanie od funduszu, że to nie jest tylko bankomat. Szukajmy funduszu, który potrafi nam otworzyć drzwi do następnych funduszy, do następnych klientów, do specjalistów z rynku. Bardzo często fundusz to jest świetne miejsce, w którym dostajemy kontakt do osób, które pomogą nam ułożyć organizację, przygotować nas na ten wzrost albo uporządkować ten wzrost, który dzisiaj mamy. Temat HR-u, który dzisiaj już się przewijał kilkukrotnie, jest tym takim obszarem, który doskonale pokazuje, że często firmy sobie z tym nie radzą. Jak rekrutować, kogo rekrutować, skąd rekrutować. A fundusz przez to, że ma iluś założycieli, ma nie wiem, 20 spółek w tak zwanym portfelu, czyli zainwestował w 20 spółek, może zaprosić z 15 spółek HR-owców i powiedzieć: słuchajcie, tu mamy 5 spółek, które nie mają o tym pojęcia, pomóżcie im znaleźć tych ludzi, podzielcie się dobrymi praktykami, szczególnie wy troje, bo jesteście w bardzo podobnym technologicznym stacku, w sensie pracujecie w podobny sposób, wasza technologia jest w tym samym obszarze, więc szukacie podobnych ludzi. I to jest gigantyczna wartość, czyli nie dostajemy tylko pieniędzy, ale wiedzę, kontakty. I jeśli pójdziemy tylko do funduszu po pieniądze, to też jest droga, nie ma problemu, tylko pamiętajmy o tym, że po tych 3, 5, 7 latach ten fundusz powie: ok, to sprzedajemy, bo chcemy zarobić. Jeśli nie ma tych wzrostów, które obiecywaliśmy, to będzie kłopot. Okej. Czyli w tym momencie ruszyliśmy. Mamy firmę, mamy środki, działamy. I jak zbudować wydajną strukturę firmy, żeby uniknąć szybkiego wypalenia? Uczę się tego od wielu lat, nie mam na to prostej odpowiedzi. Na pewno dostosowywać proces i procedury w firmie to jest coś, co musi się stale rozwijać. Ja lubię o tym myśleć w ten sposób, że tworzę jakieś podstawy jako osoba, która zarządzała czy zarządza różnymi projektami, ale oddaję je z czasem komuś. Czyli mam jakiś średni szczebel, heada, leada, jakkolwiek to tam sobie nazwiemy ładnie na wizytówce, kogoś, kto zaczyna ten proces obsługiwać i doskonalić. Ponieważ proces nigdy nie przewidzi wszystkiego. Ale są jakieś warianty, które się bardzo często powtarzają i warto je gdzieś zaadresować, rozwiązywać te problemy. I dużą, albo w zasadzie największą wartością będzie właśnie umiejętność oddania zarządzania w ręce ludzi, którzy są mądrzejsi od nas w danym obszarze. To jest duży przywilej i duża frajda firmy, które rosną i mają na to środki, żeby zatrudniać ludzi mądrzejszych od siebie. Bo to oni nam będą mówić, jak mamy pewne rzeczy robić. Oczywiście to jest bardzo trudne, bo czasami możemy się z czymś nie zgadzać, bo nasze doświadczenie startowe pokazywało coś innego,
I czasami mamy rację, w sensie być może ktoś przyjął złe założenia. Ale też bardzo często jednak jest tak, że to my się mylimy i musimy zrozumieć, że ktoś ma większe doświadczenie i nasze krótkie, małe doświadczenie wcale niekoniecznie musi być przekładalne na całość biznesu. I jak zarządzamy tymi ludźmi, to oni tworzą te procesy, to ludzie tworzą firmy, to oni tworzą procesy, oni muszą dostosowywać do tego, żeby to było wydajne. Są pewnie oczywiście jakieś zasady typu rozmawiajmy ze sobą. Przepływ informacji w firmie to jest bardzo trudna rzecz. W drugą stronę też nie popadajmy w skrajne sytuacje, w której na przykład 2 dni w tygodniu spędzamy na spotkaniach między zespołami, bo i to się dzieje w niektórych firmach, że w celu jakby przekazania informacji każdy do każdego po prostu zróbmy spotkanie. Jakby już wiemy, że wiele spotkań mogłoby być mailem. Jeśli może być coś mailem, to prawdopodobnie może być notatką w jakimś systemie w intranecie. Może po prostu może być procesem, może być jakimś newsletterem. No wymyślmy to tak, żeby to było wydajniejsze. Ale też miejmy ludzi, którzy tam to zasugerują albo przyjdą z gotowym rozwiązaniem. Na początku oczywiście tych ludzi nie będziemy mieć i trochę to zależy od nas. I bardzo często słyszę od znajomych, którzy startują, czy da się przygotować na zaś. Da się zrobić pewne rzeczy, które są standardem. Ja mam taki szablon, nazwijmy to procedur finansowych. Kiedy wypłacamy pensje? Do kiedy mają do nas płynąć faktury? Kiedy faktury mają płatności? 3 dni w miesiącu. To mi porządkuje pewną rzecz i wszystkim daje też dosyć jasną sytuację, kiedy mogą spodziewać się pensji, kiedy zostanie zapłacona faktura, która wpłynęła do nas 15, a kiedy 28, jakie są cykle płatności, a jak rozlokowane są pieniądze na kontach, jakie w ogóle mamy konta, jakie są subkonta. To jest pewna rzecz powtarzalna, ale w pewnym momencie przychodzi dyrektor finansowy i on ten stolik wywraca, bo układa to na dużo wyższym levelu, na dużo wyższym poziomie. I układa to tak, żeby to działało w dużo większej skali. I to jest super, ja nie mam z tym problemu. A dlaczego nie robię tego w takim razie w dużo większym skali? Bo na starcie mi to nie jest potrzebne. Nie mam tylu zasobów, nie mam tylu ludzi, żeby to mogło działać w odpowiedni sposób. Więc trochę wydaje mi się, że taki zestaw dokumentów startowych, doświadczenia oczywiście istnieje. Ale w zależności od firmy inaczej będzie działała firma usługowa, inaczej startup w SaaS-ie, czyli usługa typowo webowa, a jeszcze trochę inaczej będzie działała aplikacja mobilna. To zawsze jest tak, że pewne rzeczy oczywiście są powtarzalne, ale ich szczególiki mogą mieć duży wpływ na to, że niestety będzie to trochę inaczej działało. Więc ten proces, wszystko to, co my chcemy robić, musimy to uporządkować na dany moment, na naszą wydajność, na naszą organizację. Sam mówiłeś, że w swojej historii dużo siedziałeś w marketingu, więc teraz porozmawiamy o marketingu. Jak startupy powinny szukać klientów i co powinny robić w kontekście marketingowym, żeby tych klientów utrzymać? Startująca firma powinna skupić się na rzeczach, które przynoszą im lidy, czyli tak zwanych potencjalnych klientów. Lead to potencjalny klient. I to są działania marketingowe, które powinny być podstawą myślenia każdej małej firmy, ale też obowiązkowo każdego małego startupu. Jak, skąd i tworzyć tak zwany lejek sprzedażowy, czyli my wlewamy od góry 100 osób i naszym celem jest, żeby na samym końcu wypłynęło 3, 4, 5, 10 klientów. A pracą zespołu operacyjnego jest to, żeby optymalizować, że z tych 100 wypadało nie jeden, ale właśnie 5 czy 10. I marketing w początkującym startupie to totalnie nie są koszulki, to totalnie nie jest jakieś tego typu wydarzenia, że musimy zrobić, nie wiem, powerbanki brandowane naszym logo. To nie o to chodzi. Jakby na te w ogóle nie ma środków, a nawet jeśli są środki, to nie na to powinniśmy wydawać. Tutaj bardzo dużo będzie się liczył spryt i możliwość układów, układzików, wykorzystywania kontaktów i budowania jakichś pomysłów. Typu, ok, mamy do zrobienia raport, to pójdźmy po rynku i znajdźmy sponsorów
i wydajemy go wspólnie, że de facto koszt będzie po tych, którzy wnoszą finansowanie, ale my zapewniamy rozgłos. I to była dosyć duża część mojej pracy, bo ja przez swoją marketingowo-PR-ową historię przekroczyłem przez różne obszary. Zajmowałem się i marketingiem urządzeń przenośnych audio, co wtedy było mega nowinką. Dzisiaj każdy ma to w telefonie. Ale zajmowałem się też promocją sklepów internetowych czy właśnie produktów startupowych. I kontakty, kreatywne podejście zawsze pomagało rozwiązywać fajne problemy w sposób tani albo bardzo tani. W mojej obecnej firmie nie wydaliśmy od 6, no jest 6 miesiąc, nie wydaliśmy jeszcze ani złotówki na pozyskanie żadnego klienta, ale wiąże się to po prostu z kontaktami. To są, idziemy porozmawiać z kimś, on mówi, a to może ci będą waszymi klientami. I to jest jedna z rzeczy, którą też należy, marketing musi sobie uwzględnić. Czyli umiejętność pozyskiwania tych leadów dla działu sprzedaży, czy dla samych siebie. Bo czasami umówmy się, że dział marketingu to jest też działem sprzedaży, czyli musi też obsłużyć coś, co się dzieje dalej, czyli podpisanie umowy i wdrożenie tego narzędzia do klienta. W większych organizacjach no to już po prostu są kampanie i ktoś, kto potrafi dobrze ustawić automatyzację mailingów, ktoś, kto potrafi ustawić automatyzację z reklam z Facebooka, z Google'a, czy z bardziej specyficznych obszarów, bo na przykład bardzo mało znanym, wykorzystywanym narzędziem czasami jest Reddit, a Reddit sam w sobie ma świetne narzędzie reklamowe, które w niektórych sytuacjach może być świetnym miejscem dotarcia. Czy zawsze jest taki w Polsce dylemat, że startup to powinien siedzieć na tyłku i pracować, a nie jeździć po konferencjach. Ale mądre wybranie konferencji i załapanie się na to, że ktoś nas gdzieś zaprosi na wystąpienie, to już jest w ogóle najlepsza opcja, jest jak najbardziej do wykorzystania, ponieważ jeśli mamy szansę pojawić się na scenie albo wiemy, że na tej konferencji, która kosztuje, nie wiem, 1000 złotych, ale będzie 7 osób, którym potencjalnie możemy sprzedać to, to jak najbardziej tam jedźmy. No ale jeśli jedziemy i traktujemy wycieczkę na konferencję jako integrację zespołu, a powstaliśmy 7 miesięcy temu, to ani nie mamy kogo integrować, ani nas to specjalnie nie stać, więc jest to strata pieniędzy. Spójrzmy na to bardzo tak pragmatycznie. To musi się nam spinać. Ten marketing też musi o tym pamiętać. Bardzo często, bardzo śmieszy mnie to, jak widzę, że startup, który powstał niedawno, wydaje duże, duże pieniądze na jakieś stanowisko, na jakiejś konferencji czy na targach. Dla mnie to jest bardzo często sygnał, że być może ta osoba w życiu nie miała doświadczenia i nie wie, jak trudno na targach jest się przebić startupowi, który będzie miał malutki boksik obok wielkich firm, które będą miały wielkie stanowiska z hostami lub hostesami, z napojami, z kawą, z czymś tam, z czymś tam. To jakby jest trudne do przebicia, a więc jakby gości na naszym stanowisku będzie mniej. My żeśmy to rozwiązywali na przykład tak w mojej pierwszej firmie, w pierwszym startupie, nazwijmy to w ten sposób, że jest coś takiego jak targi e-handlu, czyli targi dla firm, które działają w obszarze e-commerce, wystawiają są usługami dla sklepów internetowych. Ze znajomym, którym do dzisiaj mam bardzo dobry kontakt i w ogóle zawsze bardzo nam się fajnie pracowało, ale on pracował w innej firmie, zrobiliśmy grę. Grę, która polegała na tym, żeby trzeba było przejść po 6 różnych stanowiskach, zebrać 6 różnych naklejek i na koniec brało się udział w losowaniu Xboxa, na którego żeśmy się zrzucili. Ale już sam fakt tego zachęcenia 3 bardzo dużych firm do tego, żeby dołączyło i 3 naszych mniejszych firm sprawiło, że ludzie chodzili po tym i poznawali te usługi. Czyli jak ktoś był w dużej firmie, no to już wiedział, że musi też dojść do nas, a nie wiedział, nie miał pojęcia, czym my się zajmujemy, bo istnieliśmy wtedy, nie wiem, pół roku. I takie kreatywne podejście pozwala po pierwsze, to tak brzydko zabrzmi, ale pojechać na plecach kogoś większego, a to jest bardzo często bardzo przydatne, a po drugie nie wydawać zbyt dużo, no bo jak firm jest 6, to samo wydrukowanie tych kart rozłożyło się na 6 firm, zakup Xboxa rozłożył się na 6 firm, no to było generalnie rzecz biorąc bardzo przydatne i dało nam fajny efekt leadowy, czyli zebraliśmy sporo wizytówek, konwersja wtedy z tego na klientów nie była jakaś zastraszająca, ale w ogóle targi są trudne do konwersji bardzo często. Okej, okay. A powiedz mi, czy każdy startup powinien się promować w social mediach, mieć swoje profile na tych wszystkich flagowych portalach? Niekoniecznie. Czy lepiej nie mieć konta, niż mieć je martwe? Jeśli widzimy, że nie mamy kogo, nie potrafimy, nie mamy zdolności
kreowania treści chociażby raz w tygodniu i klient ma wejść, jest czerwiec, a ostatni pis jest w lutego, to klient może pomyśleć, że jesteśmy martwi i jakby ta firma już padła, więc nie ma co z niej korzystać. Z drugiej strony też pamiętajmy, gdzie są nasi klienci. Być może profil na LinkedInie jest świetnym miejscem do tego, żeby tam się pojawić, a niekoniecznie Facebook, bo nie będziemy w tamtą stronę się w żaden sposób korzystać, bo na dzisiaj nie stać nas jeszcze na reklamy po prostu, więc nie ma sensu mieć konto na reklamę na Facebooku. Ale być może działania socialowe właśnie na Reddicie, albo na Wykopie, albo na jakimś innym mediu społecznościowym, który nie jest pierwszym top of mind, ale jest świetnym kierunkiem. Jeśli na przykład będziemy mieć produkt skierowany do osób młodych w branży B2C, to być może TikTok jest tym obszarem, na którym powinniśmy poświęcić czas i brać udział w tych wszystkich trendach, ale też próbować przekazać swoje treści, no bo TikTok ma taką opinię, że tam się nic nie dzieje, tylko wszyscy śpiewają albo tańczą, ale jest tam też mega dużo wartościowych kontentów, typu ktoś robi buty, ktoś inny zajmuje się czyszczeniem chodników i kręci z tego filmiki. I są na to widzowie, więc to jest kwestia wybrania miejsca i tego, co potrafimy przekazać. Zresztą odnośnie TikToka, to wiem, że to według najnowszych tam danych aplikacja się starzeje, jak to oni sami nazywają, więc coraz więcej jest osób 18+, więc jest to teraz też coraz lepsze narzędzie dostępu niekoniecznie do nastolatków. Tak, ale to jednocześnie jest narzędzie bardzo wymagające. W sensie dużo bardziej wymagające niż post na Facebooku czy LinkedInie. Już Instagram też jest wymagający, bo wymaga jednak jakiejś estetyki, jakiegoś oka tego, żeby to pokazać w fajny sposób. A TikTok jest już bardzo, bardzo wymagający do tego, że ktoś potrafi ten program do obróbki wideo w jakkolwiek podstawowym sposób obsłużyć. I teraz tak zbliżając się do podsumowania. Powiedz mi, jakby wiemy już, co z czym jeść, ale pytanie teraz, dlaczego? Tak więc, co oferuje ten model startupowy dla przedsiębiorców? Lata temu powiedziałem, że trudno jest prowadzić warzywniak, a jeszcze trudniej prowadzić go w internecie. I zasadniczo to się nie zmieniło. Model internetowy oferuje nam dużo większe zasięgi, ale stawia przed nami logistykę albo obsługę klienta dużo na wyższym poziomie i na dużo bardziej potrzebną niż na przykład tylko nasz punkt z warzywami na jakimś bazarku. Dlatego, jeśli pytamy, co oferuje, skupiłbym się na tym, że jeśli potrafimy wykorzystać odpowiednie narzędzia, potrafimy dotrzeć do klientów nie tylko w naszej miejscowości, nie tylko w naszym kraju, ale na tym kontynencie albo na wszystkich kontynentach. Jeśli tylko taka usługa jest przydatna w szerszej perspektywie. I to jest moc startupów i to jest moc właśnie, która potrafi generować wzrosty te 3, 4, 5 razy rok do roku. Bez tego w zasadzie będzie to bardzo trudne. I teraz wydaje mi się, że właśnie ta perspektywa możliwości wzrostu, wydania, to jest bardzo duże uproszczenie, wydania raz na produkt, a potem sprzedawania go cały czas na cały świat, to jest ta zaleta. Nasza budka z warzywami musi mieć oddziały, które generują koszty, muszą być obsługa, punkt, warzywa tam trzeba dowieźć. W internecie mamy jeden magazyn, wysyłamy na całą Polskę. Oczywiście, no, zacznie być wyzwaniem logistyka, żeby te warzywa dotarły w całości, nie były przecierem ani jakimś sokiem, ani poobijane. Zacznie być kwestia logistyki, czyli niedostarczonych paczek. Tu nagle się pojawia kwestia obsługi klienta i to będzie stawiało przed nami bardzo dużo wyzwań. Ale dzisiaj mam takie głębokie poczucie, że to, co jest najważniejsze dla, nazwijmy to, rynku startupowego, to jest możliwość wzrostu. To nie jest tak, że każdy, kto wejdzie, tę możliwość ma. To jest kwestia umiejętności wykorzystania tego obszaru. A komu byś w takim razie odradził wejście na rynek startupów? Moje doświadczenie mówi, że jeśli komuś czegoś zabronimy albo czegoś kategorycznie powiemy, że to jest złe, to za ileś lat będzie nam miał do nas zarzut, że on by wtedy już dzisiaj był bogaty, gdyby nie to, żeśmy kazali tego nie robić. Więc niech każdy robi to, co uważa i to, co chce. Jednak zanim bym zakładał w ogóle swoją firmę, a tym bardziej startup, który ma rosnąć 3-5 razy do roku, to skupiłbym się na tym, że nauczyć się czegoś, w czym będzie się dobrze.
czyli być pewnym ogniwem, które będzie miało firmę. Bądźmy dobrzy w marketingu, bądźmy dobrzy w procesach i zarządzaniu, w PM-owaniu, czyli bycie tym takim osobą ogarniającą. Albo bądźmy dobrzy w finansach i porządkowaniu dokumentów. Bądźmy dobrzy w zatrudnieniu ludzi. Nauczmy się u kogoś za czyjeś pieniądze jakiejś kompetencji. Jeśli ktoś ma szczęście i będzie mógł być wysoko przy zarządzie w jakiejś małej, średniej firmie i obserwować różne rzeczy, uczyć się bardzo wielu rzeczy i ma taką ambicję, to super, bo wtedy multi rzeczy się nauczy w jednym miejscu. Uczenie w ogóle za cudze pieniądze jest najlepszą opcją. Jest dużo lepsze niż oglądanie jakichkolwiek kursów. Kursy są świetne, ale praktyka czasami potrafi po prostu trochę grać według swoich zasad. Dlatego jeśli ktoś nie ma żadnego doświadczenia i nie jest przydatnym ogniwem w czymś konkretnym, no to nie za nich nie zakłada firmy, no bo jest bezużyteczny. A jeśli potrafi zrobić coś, być członkiem zespołu, to jest jakiś obszar, ale dalej najpierw nauczyłbym się czegoś od kogoś. Nawet pójść na staż, czy praktyki, czy właśnie do pracy w jakimś startupie. Okej, okay. I teraz na sam koniec, jeżeli słuchacze mieliby zapamiętać jedną rzecz z dzisiejszej rozmowy, to co według ciebie powinni zapamiętać? Ach, tak, nie będzie prostych pytań, nie było prostych pytań. To dobrze, że już powoli kończymy. Jedna rzecz, nie ma czegoś takiego jak, że ktoś się do czegoś nie nadaje. Ważne, żeby znaleźć swoje miejsce po prostu w zespole. Nie każdy musi być prezesem. Można być współzałożycielem i spełniać się w swoim zawodzie i w swojej pracy, być dalej udziałowcem czy akcjonariuszem, ale niekoniecznie być prezesem, bo jest jakaś taka, wydaje mi się czasami mania, że ktoś musi być prezesem rządzącym, mieć napisane, że jest CEO. A to nie jest prawda. To jest... Bycie prezesem to zestaw kompetencji, który jest rzadki, czyli występuje u bardzo niewielkiej grupy osób. Okej. To była bardzo ciekawa rozmowa. Cieszę się, dziękuję nauczyłam. I dziękuję ci bardzo za podzielenie się swoją wiedzą. No i mam nadzieję, że do zobaczenia, usłyszenia. Życzę wszystkim powodzenia. Dzięki. Dzięki.